Wiadomo od zawsze, że wilk potrafi zmienić skórę, ale nie obyczaje. Tym bardziej, jak jest pod ochroną państwa demokratycznego, którego faworyzuje. Rozmnaża się wtedy nad wyraz i zagraża zdrowym zwierzętom w lesie. Podobnie z demokracją. Rozpasana zagraża istnieniu całych narodów. Jak tak dalej z nią pójdzie, to rząd zacznie sprawdzać długość okresów u kobiet, bo wiadomo, że żyjąc w niej liczy się liczba, a nie racja. Jeśli chodzi o liczbę, to pan profesor Marek Belka, szef Narodowego Banku Polskiego, powiedział ostatnio: nauczyłem się występować w dwóch, a nawet większej liczbie osób. Jak to w demokracji, wszystko jest możliwe, tylko przegłosować. Właśnie minęło 1000 straconych dni rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Straconych dla Polski i dla nas. To se nie wrati, jak mówią bracia czescy. Pan prezydent Bronisław Komorowski poprosił demokratycznych wyborców o jeszcze 500. W sumie będzie 1500 straconych, bo sprawy posuwają się w złym kierunku i nic nie wskazuje na to, że ze złej drogi zawrócimy. Podatki rosną, biurokracja się rozrasta, worki przepisów w demokratycznym państwie prawnym pęcznieją. Wystarczy posłuchać pana profesora Krzysztofa Rybińskiego, który mówi o dziurze budżetowej w wysokości 100 miliardów złotych. To nie jest już 50 miliardów, o których mówił spokojnie pan minister Jacek Wincent-Rostowski. To jest 100 miliardów! No i te migawki sprzed lat, w których pan premier wypowiada się w duchu czego innego niż to, co robi teraz. Mówił o obniżeniu podatków, a je podnosi. Mówił o zmniejszeniu biurokracji, a ją zwiększa. Mówił o naprawie taniego państwa, a je podraża. Czy może pan premier jest kłamcą? Czy takie słowo w demokracji jeszcze istnieje? Czy zastąpione zostało zbitką nie dotrzymuje obietnic, żeby nie powiedzieć, że kłamie? Żeby zwiększyć pasożytującą biurokrację tylko w jednym roku, 2009, o 26 tysięcy urwisów, to jest dopiero majstersztyk. Dobrze, że nie zwiększył o 100 tysięcy w ciągu roku. Razem z Prawem i Sprawiedliwością Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe zwiększyli liczbę biurokracji w ciągu 5 lat o tę biurokratyczną rację, o 100 tysięcy darmozjadów. Mówmy wprost, czy ktoś potrafi sobie wyobrazić 100 tysięcy ludzi w mieście, którzy nie dość, że nic pożytecznego nie robią, tylko przeszkadzają innym w pracy, to jeszcze są na utrzymaniu tych, którzy jeszcze pracują i systematycznie tracą pracę. Przez to pasożytujące biurokratyczne paskudztwo. 31 sierpnia 1989 roku. Właśnie zbliża się rocznica tej daty, ale będzie obchodzona jako czas podpisanych porozumień sierpniowych. A wiecie państwo, co w tym dniu ważnego się zdarzyło w Polsce? Według autora artykułu we Wprost, tego dnia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza na podstawie zezwolenia dewizowego przekazała do szwajcarskiego banku 22 miliony franków szwajcarskich, 750 tysięcy dolarów. Tylko jednego dnia. Autor artykułu twierdził, że takich zezwoleń dewizowych w latach 1988-89 było 800. To ile kasy wypłynęło tak naprawdę w latach 1988-89, w czasach wielkich przemian? Kto dawał te zezwolenia? Kto pieniądze przelewał? I kto nimi dysponuje być może do dziś? Mimo upływu 20 lat od tych przemian minęło nie 1000, a 8000 dni i nikt nie wyjaśnił obywatelom, jak to się stało. Może pan Filipczyński, Wogiel, coś na ten temat wie? Jako morderca staruszki ułaskawiony przez pana prezydenta Kwaśniewskiego, a uchodzący za kasjera Lewicy Demokratycznej? Musi coś wiedzieć, bo nie tak dawno twierdził, że z konta pana generała Czempińskiego zniknęło 2 miliony dolarów,
Podobno ukradł je jakiś Turek. 2 miliony dolarów na koncie to jest sumka, ale że dysponował nią jakiś Turek i nikt nie prowadzi żadnych śledztw w tej sprawie? Bardzo ciekawe. Tak jak ciekawie opowiadają nam bajki na dobranoc prominentni działacze Platformy Obywatelskiej, jak to zrobili nam dobrze i zrobią jeszcze lepiej, byleby jeszcze następne lata byli przy demokratycznym korycie, które im pełniejsze, tym lepiej demokratycznie rządzą, to znaczy więcej przetrwonią. Jakie są osiągnięcia rządu z ostatnich 1000 dni? Ano, wycofanie wojska polskiego z Iraku. To zresztą było planowane wcześniej. Mówmy szczerze, i gdzie zmarnowano 10 miliardów złotych naszego grosza i nic z tego nie wynikło pożytecznego oprócz strat i niepotrzebnej śmierci żołnierzy? Zginęli za demokrację, którą tam wprowadzali na siłę. Zginąć za demokrację i być przywalony bramą triumfalną tejże. To jest dopiero osiągnięcie. Kiedyś ludzie ginęli za honor, wiarę, króla. Dzisiaj za coś takiego jak demokracja. Za chaos, demagogię i kłamstwo. I to wieczne przegłosowywanie się w imię wyimaginowanej racji poprzez liczbę numerologia mać. Czas wprowadzić żółte papiery jako rodzaj immunitetu. Wyprowadzenie wojsk było zaplanowane wcześniej, bo nasza misja budowy demokracji została spełniona. My żyjemy w tym absurdzie demokratycznym i chcemy, żeby innym też było tak źle jak nam. A drugie osiągnięcie rządu to budowa Orlików. Pomysł nie tylko poroniony i marnotrawny, ale jeszcze wymyślony przez Prawo i Sprawiedliwość, a więc będący kontynuacją głupoty, tak jak budowa 1000 szkół na 1000-lecie przez socjalistyczne państwo gomułkowskie. Teraz mamy powrót do tego samego pomysłu. 1000 orlików na 1000 dni rządów głupoty i marnotrawstwa. Tylko jakoś inaczej cała zabawa z boiskami się nazywała. 1000 boisk na 1000 dniecie rządów Platformy Obywatelskiej, czy jakoś tak. Wiadomo, że za jakiś czas szlak trafi te boiska budowane przez biurokrację państwową, bez ładu i składu, tak jak wszystko, czego się biurokracja tknie. A propos, gdzie się podział cały sprawca tej demagogicznej chucpy, pan minister Drzewiecki? Minister sportu i dziedzictwa narodowego, czy jakoś tak? I tak niepotrzebne to ministerstwo w normalnym kraju, a potrzebne w nienormalnym, to znaczy w dzikim. Socjalizm zawsze tworzy państwo dzikim. Tu minister miał 100% racji. I bez demokratycznego głosowania. Dziki kraj. Bo afera paliwowa już została wyjaśniona. Tak jak inne afery w III Rzeczpospolitej. Każde demokratyczne ugrupowanie miało swój wielostronicowy raport. Jedni 100, inni 130, a jeszcze inni 300-stronicowy. Im więcej stron raportu, tym raport wiarygodniejszy. I wystarczyło jedynie przegłosować demokratycznie. I przegłosowali. Tak, przegłosowali, że nie ma winnych i nie było żadnej afery. Tak pokręcić, żeby nic nie uległo zmianie, 10 miesięcy, czyli ponad 300 dni zmarnowane. A ile pieniędzy? Jak nie było afery, to dlaczego pan premier odwołał pana Chlebowskiego Zbigniewa ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej? I pana Drzewieckiego z funkcji niepotrzebnego ministra sportu? Należało odwołać go razem z tym stanowiskiem. I po wyjaśnieniu, że afery nie było, przywołać ich z powrotem na zajmowane stanowiska. Koniecznie trzeba przegłosować demokratycznie, żeby żółte papiery były w demokracji rodzajem immunitetu, tak jak są wśród gangsterów. Bo na razie żaden poseł nie przechodzi badań testowych na sprawność umysłową, a zwykły kierowca musi przechodzić badania psychofizyczne. Może chociaż wprowadzić badania psychofizyczne. Bo schizofrenii bezobjawowej i pomroczności ciemnej nie da się wyleczyć. Rzecz jest nie do wyleczenia, przynajmniej w demokracji. I tak pozostanie.